Cześć, tu Willam. Przeglądając popularny serwis aukcyjny, zobaczyłem dużo modeli nieznanego mi wcześniej producenta, jakim jest Uisi. Wybaczcie, jeśli źle to wymawiam. I stwierdziłem, że na fali tej popularności sprawdzę jeden z nowszych modeli, jakim jest TWS21, który kosztuje około 100. Tak więc zapraszam do recenzji. Pudełko jest dość standardowe, natomiast otwiera się w przedziwny sposób. Przez to zapamiętam je na długo. W środku nie ma niespodzianek. Zobaczyć można tu i ładujące ze słuchawkami, bardzo krótki przewód USB-C i instrukcje. Jak na produkt kierowany również na polski rynek, brakuje mi tu jakiegoś nawet krótkiego komunikatu w naszym języku. Etui jest proste i wzbudza we mnie mieszane odczucia. Jest kompaktowe i zostało wykończone matowym tworzywem, które się nie ugina, co oczywiście jest zaletą, natomiast nie sprawia solidnego wrażenia. Kiepskie odczucia potęguje ruch słuchawek przy potrząsaniu. Widziałem lepiej wykonane case'y, ale w sumie nie ma tragedii. Na wieczku znalazło się logo producenta. Na froncie świeci się dioda stanu, a z tyłu zobaczyć można częściowo zabudowane wejście do ładowania. Nie powinno być to problemem, bo grubo zakończony przewód od OnePlusa wchodzi i ma jeszcze mały zapas. Zawias nie jest super sztywny, ale blokuje się w otwartej pozycji, co jest wygodne podczas wyciągania słuchawek w ruchu. Ponadto, po otwarciu case'a 21 się parują. Będąc w temacie słuchawek, to mamy tu do czynienia z pchełkami, a więc słuchawkami dousznymi. I wizualnie bardzo mi one odpowiadają. Jakość wykonania nie jest rewelacyjna, ale według mnie jest akceptowalna, a krótki ogonek o dość oryginalnym kształcie może się podobać. Na płaskiej powierzchni poza logo znalazło się dioda stanu, mikrofon i panel dotykowy. Strona dotykająca ucha to klasyka gatunku, znana głównie ze słuchawek firmy Apple. W zestawie nie ma żadnych uszczelniających gumek, przez co słuchawki w uchu nie siedzą jakoś super pewnie, ale zwolennicy pchełek wiedzą, czego się spodziewać. Jeśli od dawna korzystasz ze słuchawek dousznych, to 21 będą ok. Wolisz do kanałówki? To ten model, jak i większość słuchawek dousznych, nie jest dla Ciebie. Magnes trzymający pokrywę jest wystarczająco silny, więc ta sama na pewno się nie otworzy. Kiedy tu jest w pozycji otwartej, należy uważać, bo słuchawki przy szybszych ruchach mogą wypaść. Producent informuje o szczelności na poziomie IPX5. Oznacza to, że kontakty z wodą nie powinny być dla słuchawek problemem. Za sterowanie odpowiada panel dotykowy na zewnętrznej części pchełek. Pojedyncze naciśnięcie pauzuje i wznawia muzykę. Dłuższe przytrzymanie prawej zmienia utwór na następny, a lewej na poprzedni. Podwójne tapnięcie prawej zwiększa, a lewej zmniejsza aktualną głośność. Wywołanie asystenta głosowego również jest możliwe i dzieje się to w wyniku potrójnego naciśnięcia słuchawki. Tak więc sterowanie kontroluje wszystkie fundamentalne funkcje i jest całkiem wygodne. Jestem zwolennikiem do kanałówek, więc w słuchawkach dousznych zawsze brakuje mi basu. I nie inaczej jest w przypadku TWS21. Tony niskie są symboliczne, a zarazem porównywalne z QCY T8, które kosztują podobne pieniądze. Średnica wypada pozytywnie, natomiast największy udział w brzmieniu ma góra. Ze zwiększaniem poziomu głośności to w 21 szybciej usłyszałem zniekształcenie dźwięku. Recenzowane słuchawki nie grają tak czysto jak te ósemki i mają dość zimne brzmienie, co nie każdemu się spodoba. Przesłuchałem na nich kilka różnych gatunków muzycznych i według mnie te ósemki wypadają lepiej we wszystkich, szczególnie w tych bardziej rozrywkowych. 21 nie grają źle, jeśli preferujesz chłodniejsze brzmienie, to powinny być ok, natomiast te ósemki są bardziej uniwersalne. Głośność jest na niezłym poziomie. 21 osiągają podobny poziom głośności maksymalnej, co te ósemki. Zasięg wypada pozytywnie, a połączenie ogólnie jest ok, chociaż podczas przechadzek z telefonem w kieszeni doświadczyłem kilku mikroprzycięć. Opóźnienie w filmach jest małe, ale zauważalne. Wyczulonym osobom faktycznie może to przeszkadzać. Przejdźmy teraz do części, w której prezentuję działanie mikrofonu. Tak oto TWS1 zbierają w zamkniętym pomieszczeniu. Test podwórkowy dzisiaj jest niemałym wyzwaniem, ponieważ wieje dość mocno. Jak jest? Oceńcie sam. Wbudowany akumulator o pojemności 30 mAh w specyfikacji nie prezentuje się jakoś szczególnie dobrze. A jak to wypada w praktyce? Słuchawki są w stanie grać około 3 godziny na wysokim poziomie głośności. Dla porównania QCY T8, czyli pchełki w podobnej cenie, grają do 2 godzin dłużej. Etui powinno naładować słuchawki do pełna około 3 razy. Uzupełnianie energii odbywa się za pomocą przewodu z końcówką USB-C. Podsumowując. Uisi TWS21 to mocno przeciętne słuchawki i można to rozpatrywać jako wadę, ale także jako zaletę. Pchełki przynajmniej w teorii mają wysoki poziom wodoszczelności, a i wygląd samych słuchawek może się podobać.
Na wypunktowanie zasługuje też dobrze rozwiązane sterowanie, choć interakcja przez dotyk nie dla każdego jest najlepszą metodą. Największym minusem jest czas grania, który odbiega od konkurencji. Według mnie dopracowania wymaga także tui ładujące. Niby jest w porządku, ale nie sprawia dobrego wrażenia. Brzmienie nie powinno być powodem do narzekania, ale nie zachwyca. Jeśli nie przeszkadza Wam czas pracy, to TWS21 jak najbardziej polecam. Choć według mnie w tej klasie lepiej wypadają QCY T8. Testowane pchełki nie są złe, ale wspomniany konkurencyjny model jest bardziej dopracowany. A co Wy sądzicie o tym modelu i ogólnie o producencie? Czy zasługuje on na wysoką popularność w znanym wszystkim serwisie aukcyjnym? Dajcie znać w komentarzu. Na koniec zaproszę jeszcze do odwiedzenia strony rtest.com.pl, mojego Instagrama i Facebooka. Za uwagę dziękuję, do następnego, cześć!